film przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam artefakt sprzed prawie 30 lat. Jest to pistolet model LOW 2 czeskiej produkcji. Kaliber 4,5 mm. Powoli zaczyna już trochę rdzewieć, ale w końcu ma ponad 30 lat. W zasadzie to była pierwsza nielegalnie kupiona przeze mnie wiatrówka na bazarku za kilka złotych. Większość to jest wykonana z jakiegoś dość grubego plastiku. No i tam oczywiście elementy metalowe są. Głównie lufa. Tu już się pozbyłem tej części. Ale ta została. No nie jest zbyt mocno ciężkie. I co dziwne, ta sprężyna, która tu jest, nadal po tylu latach bardzo mocno działa, że bardzo ciężko jest to naładować. Tu sobie odkręcamy. Ze dwa rodzaje śrutu. Jak, czy to w ogóle jeszcze strzela? Taki płaski i ze szpicem, powiedzmy. Ładujemy tutaj, a to zakręcamy. I strzelamy. Chyba się zaciął. A mogłem go sprawdzić w domu, czy on działa. Teraz poszło. Widocznie zależy od śrutu. No ogólnie on nie strzela zbyt daleko. Raczej na bliskiej odległości i nie jest zbyt celny. No ale taka zabawka sprzed 30 lat. Wtedy to nie było takie złe. Teraz to jest wręcz śmieszne. Może załadujemy lotkę, czy jak to tam się fachowo nazywa. Nawet już nie wylatuje. No czyli pomimo, że sprężyna jest nadal mocna, no to jej tak jest za słaba, na żeby coś tym porobić. No kiedyś niestety to działało. I to znacznie lepiej niż dzisiaj. Czas po prostu robi swoje. Bardziej to się nadaje do odstraszania jakichś ptaków na działce niż do normalnego strzelania. No więc to powiedzmy, że to tyle z takiego oto artefaktu. Pewnie młodzi widzowie takiego czegoś na oczy nie widzieli. Może jacyś starsi to widzieli.
jak się tym interesowali, to być może takie coś mieli. No i to tyle z tego filmu. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.